witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 14 lipca. Słowo Boże, które ma nas prowadzić przez dzisiejszy dzień, to słowa zapisane w księdze proroka Jeremiasza w 33 rozdziale w wersecie 11 i w Ewangelii Marka w 2 rozdziale w wersecie 19. Słychać będzie jeszcze głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos tych, którzy mówią: dziękujcie Panu zastępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż Jego łaska trwa na wieki. Rzekł im Jezus: czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Gdybyśmy mieli napisać teraz list do Boga, to co byśmy w nim zawarli? Czy jego treść byłaby pełna wdzięczności i podziękowań? Czy może skupilibyśmy się na tym, co nam w naszym życiu przeszkadza, nie odpowiada? Dzisiejsze dwa wersety łączą się z trzema czasownikami: wdzięczność, radość i dziękczynienie. Dziękować Bogu. Jakie to proste. Mamy co jeść, gdzie spać, mamy pracę i rodzinę. A tych powodów, dla których moglibyśmy dziękować Bogu, jakie mogą nam sprawiać radość, może być naprawdę wiele. Jednocześnie te same powody mogą być podstawą do naszego narzekania. Jedzenie mogłoby być lepsze, mieszkanie lub dom większe, ładniejsze, może w innym miejscu. A w pracy też nie najlepiej, bo nie dogaduje się ze współpracownikami, z szefem, no i mogliby też lepiej płacić. A w rodzinie? Mąż mnie nie słucha, żona ciągle coś ode mnie chce, a dzieci po ostatnich miesiącach i nauczaniu domowym mam po prostu dosyć. Jak zatem wyglądałby nasz list do Boga? Czasami możemy odnieść wrażenie, jakby w świecie działo się jedynie zło, jakby ludzie już byli niezdolni do czynienia dobra. Może właśnie dlatego warto zauważać i skupiać się na tych małych, drobnych rzeczach. Warto je zauważać, by nie opuszczał nas optymizm, byśmy też lepiej widzieli powody do wdzięczności. W trudnych chwilach nasza postawa wobec Boga jest zwykle dosyć roszczeniowa. Chcemy, by nas wyciągnął z kłopotów. Czasem potrafimy nawet zdobyć się na deklarację poprawy życia lub też rezygnacji ze złych nawyków. Ale dziękować Bogu, kiedy mielibyśmy ochotę raczej ponarzekać i polamentować? Wielbić Go, gdy narastają w nas pretensje pod Jego adresem? Jednak Biblia pokazuje nam, że to jest właśnie najlepsza recepta na życiowe trudności. Biblijni bohaterowie swoje prośby kończyli uwielbieniem Boga za Jego dzieła. Natomiast uwielbienie uotwierało serce modlącego się na moc Ducha Świętego. A potem zaczynały się dziać prawdziwe cuda. Te drobne rzeczy, które wymieniłem na początku, a jest ich o wiele więcej w życiu każdego z nas, to są właśnie te cuda, które mają miejsce w naszym życiu. Dziękując Bogu, będziemy umieli dostrzec ich o wiele więcej. Będziemy potrafili cieszyć się pięknem przyrody, dostrzegać różnorodność dóbr, jakie mamy. Nasze życie stanie się wolne od stresów i pragnień przekraczających nasze możliwości. Można powiedzieć, że
Takimi owocami dziękczynienia są pokój serca, radość, zadowolenie oraz ufność i zawierzenie Bożej dobroci. Świadomość, że Bóg obdarza nas najlepiej i najdoskonalej, każdego dnia napełnia nas szczęściem. I tego szczęścia życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili dostrzegać Bożą obecność w naszym życiu i czerpać z niej radość, wdzięczność, satysfakcję.